Witajcie dobrzy ludzie, z tej strony Piotrek, Fundacja Latebra. Podczas gdy na Wilczym Szańcu toczą się boje naszej ekipy, ja pozostałem w domu z pewnych osobistych przyczyn. Natomiast nie próżnuję, ponieważ właśnie złożyłem materiał dla Was, materiał, który już raz był opublikowany, konkretnie pod tytułem Krypta. Materiał naprawdę fajny, naprawdę fajny temat, fajna historia, która jest stale przez nas i przez księdza rozgrzebywana, odgrzebywana. Jak niektórzy pamiętają, bo tam już prawie 2000 wyświetleń było na filmie po publikacji Krypta, pod tytułem Krypta, został zdjęty przeze mnie, ponieważ uzyskałem kontakt do informatora, który mi przekazał, jakby uzupełnił historię, która była wybrakowana na tym filmie, i zdecydowałem się ten film zdjąć, by móc tą historię jakby nie przekłamywać jej, tylko naprawdę bardzo fajne informacje do mnie spłynęły, bo ta cała historia krypty jest powiązana też bezpośrednio z sąsiadującym pałacem i z historią o tunelu prowadzącym do kościółka bądź do krypty. I też w parku tym jest wysokie prawdopodobieństwo, że zostały ukryte skrzynie z jakimiś archiwami, jakimiś informacjami. No ale nie przedłużając, słuchajcie, puszczam Wam materiał, który wyleci w dwóch częściach. Pierwsza część jest tą, która prezentuje, jak pierwszy raz się pojawiliśmy w krypcie. Też na samym końcu pokażę Wam fragment naszej drugiej wizyty. I przy drugiej wizycie też zobaczycie efekt pracy, współpracy księdza proboszcza z Fundacją Latebra oraz to, co się udało nie tyle co odkryć, ale odzyskać i uchronić od zapomnienia. Zapraszam. I powitanie z kamerą, no jakże może być inaczej. Zaskoczenie. No i dobra, wsiedliśmy do samochodu, no i co Jarek, tutaj może od początku opowiedzmy o tym, co robiliśmy, byliśmy w krypcie. Krypta, krypta, tak. Natrafili na nią tak naprawdę pod kaplicą, nie wiem, czy przypadkiem? Podczas jakichś prac znaleźli do piętra, tak? Ksiądz mówił, że były miejscowi wspominali o tym, że pod kryptą jest jeszcze, znaczy pod... Pod kapliczką. Pod kapliczką, jest krypta, tak? I się okazało, że no, rzeczywiście jest ta krypta. Ja jestem zdziwiony, bo tak prawie 4 metry głębokości. Że ta no drabinka, spora krypta, ta, nie ta. Taka na jedną, dwie trumienki, tylko no, tam 5 tych cynowych. 6 tam jest chyba, 6 albo 5. Mniejsza o to. W każdym razie stare cynowe trumny 1800 tam był, który 87 chyba rok, tak? Dokładnie. No i tak, no i faktycznie się okazało, że jak weszli do tego podpiwniczenia kaplicy, no to znaleźli po akcie dewastacji jakimś tam, po przeszukiwaniu tych dwóch z pięciu, zakładam, sarkofagów. No i faktycznie kości były porozrzucane, więc ksiądz zdecydował się zrobić porządek z tym po prostu, żeby uszanować pamięć tych osób, które tak zostały pochowane, żeby te kości zebrać i teraz je tam, powiedzmy, uporządkować, wrzucić do tych sarkofagów. My akurat jesteśmy przed tym etapem, teraz zawitaliśmy. Cobretti. Bez tych okularów to gorzej wygląda. Załóż te okulary, bo blask lepiej wygląda. O, o, radio, piękny radio. Siema chłopaki. Cześć. Siema. W tych workach są jeszcze gruzy, które są w domu. Nie chciałem ich wyrzucać, bo się boję, że tam może być jeszcze ten. Dokładnie, to co będzie. No nie wiem, czy tutaj było wejście.
Tak, było. Nie, zielony, nie spodziewałem się tego. Nie spodziewałem się. Idziesz? Ten halogen. Tylko ta drabina, nie wiem czy ona jest solidna. Solidna. Tak? Bardzo solidna. Okay. Do 60 kilo. 72. Od 72 w górę wątpliwa może być. No to jest solidna, pan się nie boi. Ja się nie boję. Ja się nie boję, ale lewa noga się trzęsie. Oko mi lata. Już zapodać ten. Halogenik spuszczamy. Tak. Zapodać. No. Darek. Bierzesz? Masz? Macie dobre lepiej jak ty. Tam kurczę. Trunienki stare. Piotruś, zobacz. Cyklony. Dobra. Zaraz wam powiem. Nie, Jarek, nie ma przejść. Jest tylko taka wrzutnia, wiesz? Nie, to było tak jakby... To nie było wrzutnia. Światło miało padać? Świetlik. Czy schodzić? No możesz spróbować schodzić. Może być to ciekawe ujęcie, przyznam szczerze. Kaspar Otto von Klerist. I co, i to wyszło jakoś po czasie? To miejsce? To pomieszczenie? Nie, to się dostali, wiesz, wcześniej wchodzili, ponaturowali z tej strony, więc to i tak już było zbezpieczone. Mhm. Czyli po prostu przypadkiem natrafili chyba na to, tak? Czy wiedzieli o istnieniu no, tego? Nie, no bo kapłan, który przejął tak jakby władzę po poprzedniku, mhm. Zaczął ten teren, znaczy nie wiem jak to ci powiedzieć, teren, tak jakby przejął ten teren no i zobaczył, że jest dostęp właśnie tutaj do tego... Do tej kapliczki miejsca, tutaj. Tej kapliczki. No. Ale to, co sobie zauważył, no to więc spowodowało to, może ręce opadły, zdeszczeczone, pootwierane groby, posypywane kości. Mhm. Nie będę tutaj nawet Piotrek tego otwierał. Może spójrz na to tutaj, no. Mhm. Na te aniołki. Mhm. Co to jest? Piszą jakieś daty? Skąd? 1877 rok. Masz zdjęcie tego? Przytłumaczy się. Dobra, to jest tylko co, sama krypta taka? Właśnie, to są cynkowe te trumny. Tak. Mhm. I takie trumnie cynkowe były schowane na tanie. Na tanie, tak. Ja już wychodzę. Czyli tutaj tak naprawdę w późniejszym okresie było to sklepienie robione, tutaj było wejście. Schody drewniane mogły być. To tak zwane krypty. Dobrze. Groby były zbezczyszczone, kości były rozrzucone. Dobra, to jest warto. No. Nie ukryj, zasłaniasz ten. A faktycznie zasłonka na zamek, no. No genialne. Krypta, fakt. Duża, nie? Duża. Patrzę na cegły, wiesz co, bo ono tak jakby było przerabiane, przynajmniej tu strop. Tutaj na pewno wejście jest współczesne, tak już bardziej. Tak.
Tu by się przydało odsłonić w ogóle. Ale na ścianach nie widać jakichkolwiek zmian. Co, ona jest jakimś tutaj wapnem przesmarowana. Kamienie pomogą. Więc nie wiadomo kiedy, nie? To było przesmarowane, ale było chyba uzupełniane, Krzysiu, zobacz. Tam jest jaśniejszy punkt, prawda? Tak, ale wiesz co, tutaj tak, no to na pewno, bo może tutaj pękało czy coś, to widać, że to jest inny punkt. No. Widać pęknięcia. Natomiast nie widać czegoś takiego, żeby były pozostałości po jakimś przejściu gdzieś dalej. Patrzę, wiesz co, bo tutaj ona w ogóle jest jakoś dziwnie robiona, bo nie ma, tutaj nie widać, nie wiem, czy to jest cegła za tą zaprawą, czy coś, czy kile, czy to kamień polny jakiś poukładany. No to weź, wiesz co, to weź, masz, bo to się kręci. Kręć, a ja tam się przebiję. Dam radę? Pewnie tak, jeszcze się. Trumny już nie drewniane, o, ciekawe. No, to jest taka jak Nataniela. Wiesz co, tutaj jest warstwa piaskowa nałożona na... Ale na cegłę czy na kamień? Na kamień. I kamień czy już wychodzi kamienny. Z spodu, więc to jest ten sam materiał, co tutaj wystaje, tak? No to tak wygląda, że to jest kamienne ściany, ceglana podłoga. W ceglanej podłodze tu się coś zapada lekko, ale no. To pewnie siadała czy coś tam, albo tym. Trzeba by było obstukać czymś, żebyśmy mieli taką belkę jakąś drewnianą. Byśmy parę razy uderzyli w podłogę w różnych miejscach i zobaczymy, czy się rozwija. Ale wiesz co, nie, to by kształt jakiś, bo jeżeli by była jakaś klapa niżej czy coś, no to by na pewno cegła, bo cegła jest ułożona we wzór i miałoby zarys przynajmniej w tych miejscach. Ty mówisz o wejściu. Jeżeli by coś było w podłodze, nie? Tak, ale nie wiemy, co się znajduje pod tymi trumnami. A, to się zgadza, nie? To trzeba by oczyścić tą część, sprawdzić, trumny przenieść na tą stronę i wtedy tu spojrzeć, nie? Widzowie będą tobie wdzięczni za to nagranie. Przepraszam, to się wytnie, jak to mówią w telewizji. Dobra, wyjście. Można wrócić. Patrzcie, jak to z wilgocią. No to góra na pewno widać cała jest robiona. Strop to wygląda na XX wiek, jeszcze taką zaprawą gdzieś tam. Otwórz woreczek. A jest ten. Kręgosłup. Kręg. No ta płyta jest ładnie zachowana, ale to pewnie jest młodsza od tamtej. 1872. A tam w tamta wyciągnięta? Wzór jest podobny. Nie, zobaczymy. No to ten, ale... No szczerze to nie wygląda tu nigdzie, żeby było jakieś przejście. Tutaj ewentualnie ktoś mógł czegoś szukać, tutaj widzisz. No, kolega Demolka. Odwieczny problem. No właśnie, kurwa, wybierałem się do tej krypty i zapomniałem latarki wziąć. Ja bym się raczej na tym terenie, jak już bym miał się spodziewać czegoś na tych zapadlinach, to że tam jest wolna przestrzeń, ale tą wykrywka nam nic nie pokaże. No to jest wieczne. To może nam wykryć tylko takie instalacje, widać, że to jest przyłącze ciepłej wody, przyrynnie, bo jest jakiś kurek tam, więc ewentualnie takie rzeczy może nam wyłapać. Te kosteczki mają każdą inną siedlicę. Jest... Diabłu nie! Do innego! Nie żyją! Śmiecona woda, takie rzeczy to jest. Teraz poukładane. Tu było też full szczątków i te szczątki niekoniecznie były z tych trumien, bo jakbyśmy tak patrzyli, to jest więcej było czaszek niż trumna, nie? Jasne. Także żeśmy to zapakowali do worka i dołożyli do trumny jednej. On był właśnie najbardziej kosztowny. To w tej trumnie. I on był kapitanem i ten, i starostą. Kartuskiem. Starostą przemysłowego. No, do przyjaźni. Żeby było wygodnie. Ta trumna była otwarta i ta była otwarta. Te nie były otwarte. Jak się przesuwali, tamta ostatnia jest przeknita od dołu. Tam jest. Troszeczkę tych szczątków, żeśmy to użyli z powrotem, nie? Jasne. Ale już
widać, że to tak o, przesuwaliśmy i nóż można, no, tak, one ledwo się trzymają. Syna niestety nie ulega też korozji, jak widać. To jest jego też rodzina pochowana. Trudno powiedzieć właśnie. Pewnie tak. Tam na drugie dzieci. Tam ta trumna jest taka dużo mniejsza. Mniejsza, tak. I ona jest najmłodsza z tych trumien. I tam szczotki były, nawet było, myśmy tam to od spodu zaglądali, bo te szczotki trzeba było pozbierać, to tam były jeszcze resztki butów na przykład, czy coś. Widać było zachowane buty. Damskie, i takie szczotki. Damskie. To była kobieta. Na pewno. Także kobieta w tej trumnie i w tamtej trumnie były kobiety, w tej był mężczyzna. Ty nie wiadomo jeszcze, to antropolog musi się wypowiedzieć, jeżeli będzie pewnie. Ale ja myślę, że one są zamknięte, a one były otwierane. Były już otwierane. Były. Pewnie kontrolowane. Na pewno. Na pewno kontrolowane. Weszli, sprawdzili. Tak, czy nie ma dobra jakiegoś. Dokładnie. No jeszcze resztę rozrzucono właśnie po krypcie. Ciekawa historia, bo ten człowiek brał udział w wielu pruskich bitwach, a jedną z ciekawszych bitew w 1864 roku właśnie w miejscowości Dybel brał udział, był kapitanem w tej miejscowości. A, stąd jest ta pamiątka. I to jest bardzo ciekawa pamiątka, mamy tąże pamiątkę. I no, otworzyło nam to pewne oczy i zupełnie inaczej się... Czyli nie był to kamień celny jakiś? Nie, to jest bardzo ciekawe. To też coś tutaj. Tak, to w tym gruzie właśnie leżało tutaj odstawione. No i no i później to wyglądało jak jakaś bryła. Nie, a ona jest kompletna czy nie? Kompletna. Zaraz wrócę do tego szczytu na tym. Zaraz wszystko powiem. To jest bardzo ciekawe. Emocje rosną. To jest bardzo ciekawa historia. No, ale to jest, a gdzie leżała ta historia w tym dupę? To jest granica prusko-duńska. Teraz obecnie też jest granicą niemiecko-duńską. Czyli daleko na północy? Właśnie to jest wschodnia granica. Północna granica pruska z Danią, ale to jest zaraz tuż przy granicy. To jest pierwsza zatoka, pierwsze ujście Wisły, miejscowość Dupel, to jest po prusku, po duńsku, ona inaczej wybrzmiewa. I słynna bitwa tam się odbyła w 1864 roku. On był jednym z kapitanów właśnie dowodzących szturmem. Wykorzystano działa i karabiny, już te powtarzalne, pierwsze właśnie, straszny łomot tam Duńczykom sprawiono, potężna klęska Danii. Prusacy ich po prostu zmiażdżyli ich tam właśnie, te bitwy o Szlezwik tak zwane. Tam się odbywały, to była jedna z wielu bitew, ale bardzo taka znamienna właśnie. I ten uczestniczył w tej bitwie. I ten był jednym z dowódców właśnie w tej bitwie, zresztą film